Gościu wyjął pistolet. W kajdankach ona je. Boże. Ostatnia noc w Miami. W burtelowej windzie. Cheers. Kocham życie. Delphi! Zrobiłam mu tatuaż. Good night. Aligatory na łańcucha. Co ty gadasz? Zrezygnujemy z tego challenge. Dobry, moi drodzy, witam was kolejnego dnia na Bahamach. Jest to nasz drugi pełen dzień. I dzisiaj lecimy na wycieczkę. Jest godzina 7, o 8 właśnie wyjeżdżamy. Będzie to rejs na 3 różne wysepki. To była mega droga wycieczka, ponieważ zapłaciłyśmy za nią 1000 zł. Wiedzmy tu już od początku, ok? Bo wycieczka za 1000 zł. Zobaczymy, czy będzie warto. O, już zaspoilerowałam. Dzisiaj na śniadanie będziemy dostawać jakieś takie bułki. Pijemy się z soczku pomarańczowego i zjemy jakieś owocki. Chcę zaupdate'ować mój stan zdrowia. Czuję się chora, boli mnie gardło i mam zapchany nos. Jestem przeziębiona. Przeziębiłam się w gorących Bahamach. Yeah, jojo. Bułeczki cynamonowe z rodzynkami, z jogurtem jagodowym, z ananasem i bananem i szklanka soku pomarańczowego. Dobra, jedziemy już z naszym ziomeczkiem od noclegu na tą wycieczkę i pierwsza rzecz, której już zapomniałam, to ręcznik. Obym dzisiaj nic nie zgubiła. Dobra, już mi wystarczy. Chodzę przy małych klapkach. Okularów też nie mam przeciw... Jezus! Zaczynamy dzień. Tak, czapkę mam. I wodę mam i krem, także git. Ale okularów i ręcznika brak. Dobra, my już przyjechaliśmy na miejsce zbiórki naszej wycieczki. Podpisaliśmy już jakieś umowy, jakby nas rekin zjadł to na naszą odpowiedzialność. Generalnie wczoraj ten Polak, którego spotkaliśmy, nastraszył nas, że tam gdzie żółwie, tam rekiny. I generalnie, żeby uważać na siebie, bo na Bahamach jest dużo rekinów. Przechodziłam już wszystko w Egipcie, też wszystko wyczytałam. Nic mi się wtedy nie stało, liczę na ponowne szczęście. Chora morska, czas start. I'm a woman right here. Yeah. Okay. You want to see the way she, okay. She has her vest on? All right, perfect. Now. Thank you. No problem. 18 metrów. Snurkowanie na Bahamach. Na tym stateczku przed chwilą była piosenka z Magic Mike'a. Tutaj dziewczyny sobie snurkują. Jest drugie snurkowanie, jest pięknie, aczkolwiek ja już odpuściłam, bo się słucham swojej intuicji, jakoś to się mówiło. Nie, wchodzisz do wody. W sensie jest mi zimno po prostu, bo mamy godzinę 9:00 i po tym pierwszym snurkowaniu od razu jechaliśmy z szybką prędkością, wiatr we włosach, słońce wtedy było schowane, także dość zmarzłam, także na razie sobie chilluję, może jeszcze zaraz wejdę, ale jesteśmy teraz na Rose Island i tutaj są świnki, także zaraz zobaczymy świnki, ale fajnie, w sumie nie spodziewałam się, że tutaj będą tak przygotowani. Oczywiście mają sprzęt, o wiele lepszy niż w ogóle w Egipcie. I nas częstują na przykład chipsami, jakimiś napojami, także okej, okay, zjadam swoje ulubione Fleming Cod. Totalna chillerka. Tutaj mamy lunch. Chipsy. Tak, tak, dziewczyny, myślały, że na lunch dostaniemy jakieś, wiecie, luksusowe jedzenie. Tymczasem luksusowe jedzenie. Jeszcze nie wiadomo, jaki będzie lunch, bo niby miał być właśnie lunch, ja ale... myślę, że to jest ten lunch, tak szczerze. Może chyba tak być, no. Skoro możemy być, jak chcemy, to... mi to odpowiada. W sumie ta motorówka jest fajna, ponieważ puszczają muzykę i moja choroba morska nawet się jakoś nie włącza w momencie, kiedy płyniemy z dużą prędkością, jest wiatr i muzyka, to to całkiem zagłusza moją chorobę morską. Teraz się dość bujamy. Yes, yes. Okej. Okay. A jak się nazywa ta pierwsza występka? To było Pear Island? Tak.
Tak, Pear Island. No, woda jest ogólnie mega przejrzysta. Wydaje się, jakby ona miała, nie wiem, 1,50 m, ponieważ tak wszystko widać, a ona ma 18 metrów. Także jest naprawdę, no, ale jest naprawdę bardzo przejrzysta i są przepiękne widoczki. Nawet tutaj po prostu widać, co jest na dnie. Niesamowite. I teraz idziemy do świnek. Zobaczyłaś świnki, fajnie. Dostaliśmy jakiegoś drineczka ich typowego, także całkiem przyjemnie. Smakuje jak pina colada. Nie no, mega fajny vibe, taki piękni, młodzi. Fajnie. I muzyczka, nie no, idealnie. Fajnie. Ten kolor wody jest niemożliwy. Niemożliwy, widzowie. Wow. Serio, super jest. Mega super. Ojejko! O mój Boże, to są dziaki. O mój Boże, to jest moja piosenka. Nie. Oj, widzowie, czy tutaj teraz wleci układzik? Bring the action. Dostaliśmy jabłuszka, którymi będziemy zaraz karmić świnki. Kocham życie. I look into your eyes, I see we're out of time. I guess no one's to blame, nobody crossed the line. I guess we couldn't see, somehow we couldn't feel. Maybe we rose too fast, maybe we got too high. But I kolejną spinkę na wyjeździe. Szybko jemy lunch. Dobra, nasz lunch, który myślałyśmy, że jest nasz, okazał się, że w ogóle nie jest nasz, że byliśmy troszkę zamieszania. Czyli jednak potwierdziło się, że chipsy i drinki to nasz lunch za 1000 zł. Okej. Okay. Ale było warto, ja myślę. Fajnie. Ale jeszcze to nie koniec, jeszcze jedziemy na żółwie. Nie, no to już były żółwie. Co ty gadasz, czyli ten jeden żółw? No to było przy tej wyspie. No tak, no bo wiadomo, raz się trafi, serio? Raz mniej, no bo to natura. Ale ja myślałam, że my to już do domu? No tak, tak. No, dobra, godzina 13, my już po wycieczce i powiem wam, że było fajnie, dobrze się bawiłam. Super, że puszczali muzykę i chyba byliśmy taką jedną z najbardziej imprezowych motorówek tam. O, rzeczywiście. To są w ogóle takie busy, które jeżdżą za $1.25. Machacie, one się zatrzymują. No 1000 zł, dość sporo. Byłyśmy też zaskoczone, że było tam bardzo dużo w ogóle tak wycieczek. No to było bardzo turystyczne po prostu. Będziemy teraz zmierzać jeszcze na Paradise Island, ale jesteśmy obok plazy. Jest większy taki market, sklep z alkoholem, więc może sobie już coś kupimy od razu na wieczór, bo tu wcale nie tak łatwo zdobyć takie rzeczy. Odwiedziliśmy ten najbardziej popularny hotel, chyba jeden z najbardziej popularnych, Atlantic. Weszliśmy od razu przez kasyno i tu jest ponad akwarium i tak dalej, więc chcemy sobie to wszystko zobaczyć, jak to wygląda.
No nieźle tutaj mają. Ładniutko. Dzień dobry. No, patrzy się. Dajcie sobie buziaczkę. Jejku, ile ich jest nagle. Hej. Co ty chcesz ode mnie, ziomuś? No właśnie. Jezu, te fale są tak duże, w ogóle o co chodzi? Ja dosłownie tam leżałam, pan zdążył mi krzyknąć, uwaga, ja podniosłam tylko telefon, no i fala mnie zalała, gdy nawet nie miałam zamiaru wchodzić do morza, tylko chciałam już sobie tam chillować. Także fale mnie lubią, byłam oczywiście cała w piachu jak zawsze, no patrzcie w ogóle na to, serio, nie spodziewałam się, że kurde tam dojdzie woda dotąd. When I saw you right there, I lost my mind. Dobra, klasycznie mamy mój podpisik. Patrzcie, moi drodzy, tu jest przewrócony statek. Tutaj nurkowie, a tutaj babeczka ucieka przed policjantem na kładzie. W ogóle co jest grane? I uciekła w korku, no niemożliwe. Ten jeszcze sobie stoi, o mój Boże. Goście z pistoletem, moi drodzy, tam stoi. Inko, o jest, tu ludzie się zebrali, oglądali. Też zobaczył, jest ciekawe. Nie, jak on wyciągnął pistolet. O mój, ej, to może nie stoimy tutaj? Nie, może w ogóle chodźmy stąd. Nie, cofnijmy się, po raz oglądamy. O mój, w kajdankach ona jest. O co chodzi? Ona cały czas próbuje uciekać. Babeczka mu jeszcze okulary rozwaliła. Tam nagrywa ten typ, bo ja wam mówiłam, żebyś nie nagrywała. O Jezus, to Jezus. Wszyscy dookoła stoją. Gość wyjął pistolet i chciał strzelać w ogóle, więc... No tutaj puszki już przyjechały. A to pizza. Nasze zakupy na naszą ostatnią noc. Zwariłam sobie twarz, ale to nieważne. Paulina zasnęła i powiedziała, ej, spakuj te tatuaże, bo jak ktoś zaśpi, to zrobiłem mu tatuaż. Tak się składa, że Paulina śpi, chrapie, zasnęła z telefonem w ręce, więc to jest idealny czas na tatuaż. Zrobiłabym jej chmurę. Ale jest za dużo, bo chcę jej zrobić to na twarzy, bo tylko to ma na wierzchu, więc ananasa. Witamy na Bahamach. Słodkich snów. Państwa, powinna zbyt się wierciła w nocy, ja nawet nic nie wiem. Jest totalnie nieświadoma. Tyle stara. Dobra, zrobiliście mi jakąś tam tatuaż czy coś. I moi drodzy, dzisiaj już mamy ostatni dzień na Bahamach. O 10:00 powinniśmy się wymeldować, aczkolwiek nasz host jest tak miły, ponieważ okazało się, że nikt dzisiaj do niego nowy nie przyjeżdża do apartamentu i pozwolił nam po prostu zostać i zostawić rzeczy do kiedy chcemy i jeszcze powiedział, że klasycznie po nas przyjedzie o 10:00, aby nas zawieźć na plażę. No po prostu to jest człowiek niesamowity. Wczoraj też mu wręczyliśmy prezent w ramach podziękowania, no bo przemiły człowiek i kurde, naprawdę się zastanawialiśmy, co mu dać, no bo pieniądze to tak średnio, bo jednak wiecie, dużo zaoszczędziliśmy bardzo na taksówkach dzięki niemu i znaleźliśmy polską wódkę Belvedera i kupiliśmy mu, był ucieszony, także bardzo fajnie. Dzisiaj mamy właśnie lot o godzinie 17:00, nie marnujemy dnia, tylko lecimy korzystać do samego końca, a później przylatujemy z powrotem do Miami i tym razem na Miami Beach, także fajnie, fajnie. Jeszcze nasza przygoda się nie kończy, ale już mocno zbliża się ku końcowi. Zaczęłam kilka wątków, więc możliwe, że coś pominęłam, co chciałam powiedzieć. Może chciałam dodać to, że mam pół godziny, aby się spakować, ogarnąć, przebrać i być już właśnie w gotowości, jak tutaj po nas przyjedzie ziomeczek na plażę. Wczoraj mieliśmy też ostatnią noc i zastanawialiśmy się, co robić, ponieważ no tutaj średnio jest życie. Jak tutaj sklepy się zamykają o 18:00, to o czym my mówimy? Przedwczoraj już siedzieliśmy z Winkiem na plaży i później poszliśmy do naszego ziomeczka z Polski właśnie na basen, a wczoraj w ogóle już tam było tak chłodno, ja w ogóle, nie wiem, mnie przytopiła fala, nie miałam ręcznika, leżałam na koszuli, koszula była cała mokra, więc tak naprawdę nie miałam ubrania, dlatego stwierdziliśmy, że lecimy do jakiegoś marketu, kupiliśmy jakieś jedzonko, winka i sobie siedzieliśmy w domu. Ja wczoraj byłam wodzirejem quizu muzycznego, Także tak spędziliśmy naszą ostatnią noc na Bahamach i generalnie ten apartamencik na 3 noce kosztował nas 400 zł na osobę. Całkiem spoko. Tylko gdyby nie nasz ziomeczek, to byśmy mega dużo wydali na taksówki, bo jesteśmy nigdzie. Z lokalizacją jest średnia. Na mapie się wydawało, super blisko morza, będziemy wychodzić na wschód słońca. Nie, to nie jest blisko morza.
została nam ostatnia godzina. Ej, opaliłam? No opaliłam się. Fajnie, fajnie, lubię być opalona. A w każdym razie została nam właśnie ostatnia godzina tutaj. Nacieszyłam się tym pięknym oceanem. I jeszcze to do naszego hosta. Boże, to jest po prostu człowiek, anioł. On powiedział, że nie dość nas tutaj przywiózł, to jeszcze powiedział, że po nas przyjedzie tutaj, odwiezie nas do apartamentu, żebyśmy zabrali swoje rzeczy, które i tak tam są, chociaż już nie powinny, bo się skończyła nam doba hotelowa, żebyśmy się jeszcze ogarnęli po plaży i ona zawiezie na lotnisko. Naprawdę, oszczędzamy w tym momencie tyle pieniędzy, ponieważ te taksówki są bardzo drogie. Tak wygląda człowiek po plażowaniu. Idziemy na kawałek pizzy za 3,50. Wracamy się pakować i let's go! Zamówiłam sobie dwa kawałki pizzy, ostatni posiłek na Bahamach. O, 3,50. O, jeszcze przedzieliła, elegancko, pięknie. Czekamy tutaj na ziomeczka, więc zrobię wam jeszcze szybki room tour naszej chaty. To był nasz tarasik, let's go! Tu spałam z Pauliną, numer 5. Tutaj był salon, tutaj duża kuchnia, która w ogóle miała najwięcej sprzętów, ponieważ piekarnik, jakiś w ogóle tutaj smoothie, tu blender, no wszystko, po prostu wszystko. Tutaj jest pralka, ja bym zostawił środki do prania, tutaj jest po prostu garderoba. Tutaj łazieneczka i naprawdę bardzo przyjemna, bardzo ładna, prysznic, wszystko w ogóle ziomeczek tutaj nam dał do mycia, także fajnie, serio. I tutaj jeszcze sypialnia i jeszcze takie dwie garderoby. Stereczko. To na tyle, lecimy, mamy godzinę 15:30, także dzisiaj w Miami pewnie będziemy jakoś na 20 w naszym nowym miejscu zakwaterowania. Dobra, przeszliśmy już sprawdzenie bagażu, dokumentów i tak dalej i już będziemy wchodzić zaraz do samolotu. Ale patrzcie, mamy tutaj Starbucksa, Wendy's, jakąś pizzę, tu było jeszcze Dunkin' Donuts. Całkiem sporo jest tutaj sklepów. Aczkolwiek ja jestem ultra śpiąca, no i mam wrażenie, że właśnie choroba mnie rozbiera coraz bardziej, bo już przez kilka dni próbowałam ją tak przejść, ale dzisiaj już musiałam wypić lekarstwa, bo już nawet była ciężko. Właśnie idziemy do naszego ostatniego hotelu już na Miami Beach i ładnie wygląda, ładnie tu okolica, tutaj mamy morze, fajnie. Za Ubera z lotniska Miami, tutaj na Miami Beach zapłaciliśmy teraz $23. Także o wiele przyjemniejsze ceny już niż na Bahamach. Teraz będziemy jak wow, ale to tanio porównując do cen na Bahamach. A na początku jest, ale drogo. Okej, okay, tak wygląda tutaj wejście. A to jest Subway. Moi drodzy, sympatycznie tutaj miętowo, toster jest, by tu na śniadanku gofr grane, elegancko, księżniczkowo, fajnie, za dużo miejsca nie ma, ale cool. Mamy nawet zestaw plażowy, tutaj mamy złote banany i książki. Naprawdę bogactwo, czuję się jak w domu, wszędzie złoto, fajnie, o, a tu ile mamy rzeczy w ogóle, ulala, różne kawki. Oj, mamy nawet mleczko do kawki, ej, ale fajnie, ładnie to wygląda. Okej, okay, tu jestem w sumie zaskoczona, że ta łazienka jest całkiem spora. Myślałam, że będzie malutka, ale proszę państwa, mamy duży prysznic. Fajnie, ładnie. Nie mogłam się doczekać, aż wrócimy do Stanów z tego powodu. Pikantne ogórki. Próbowałam na Bahamach jakichś innych, widziałam też jakieś słodkie, fuj. Te są przepyszne, także jeszcze szukam oliwek, jakieś chipsiki. Ja już jestem gotowa na plaży. Ta lemoniada też jest bardzo dobra i tutaj już kosztuje $4. Chociaż ponoć Paulina w Targecie mówiła, że takie wielkie opakowanie kosztowało 2. No i gofry nasze na śniadanko, ponieważ mamy toster, a ja się po prostu robię w tosterze, także fajne, szybkie śniadanie. Boże, moi drodzy, to było czas. Jak się miało tą wodę, było się królem. A tutaj mamy nasze wspólne zakupy. Ciekawe, ile wyjdzie. $48. Wow, wow, wow! A nie, delfin! Tutaj delfin! Wow! Na drugą stronę zobaczyć. O, ta pani to jest zaklinaczka delfinu. Tak, my sobie po prostu idziemy i ja mówię, ej, słyszycie takie dziwne dźwięki? Pikniszek. Oje, są oliwki, są ogórki. O, jeszcze ten popcorn. Chciałam go właśnie spróbować. Karmelowy. Taki widoczek. No proszę państwa. Proszę państwa. Żyć nie umierać, żyć nie umierać. Oliweczki wzięliśmy tym razem bez papryki w środku. Nie są tak słone jak siki, ale widzę. Doritos Ranch. Też są w porządku, bardzo dobre. Ładnie. Mm-hmm. Oh yeah. Mhm. No, identycznie jak te właśnie cukierki. Po prostu popcorn obsuszony ze cukierkach, dobre. Smaczne. Właśnie sobie robimy spacer. O Jezu, jakaś fontanna, woda, na... O mój Boże, no dobra. W każdym razie, czy spaceruję z oliwkami? Oczywiście, że tak trzeba reprezentować miłość do oliwek.
Dobra, jest to w burdelowej windzie. Mamy godzinę 6.20. Idę na wschód słońca. Kocham wschody słońca. Wschody są lepsze od zachodów. Ja mam w ogóle mokre włosy. Jestem ubrana ciepło, chociaż jest ciepło, ale piękne niebo. Ej, patrzcie na to. Zaraz mam nagram timelapse, ale już jest pięknie różowo. Ja kocham, kocham wschody słońca. Dzisiaj co prawda o 9.00 już wyjeżdżamy, także zaraz muszę wracać się ogarniać. Wyjeżdżamy na wycieczkę. Jeszcze na wycieczkę. Dzisiaj mamy oglądać aligatory, ponieważ tutaj na Florydzie, w ogóle w Miami też jest dużo znaków, że są tu aligatory. Wow. Okej, okay, jest kilka osób na wschodzie. Ludzie sobie biegają. Właśnie mi się Miami kojarzy, że jest taki chodnik wzdłuż i ludzie sobie jeżdżą rowerkami, na rolkach i to jest super. Wow. Pięknie. I tu są takie typowe budki filmowe. Hi. Face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the back. Wschód zawsze jest dla mnie piękny. Ja kocham, jak świat się budzi. W ogóle jest taki trudniejszy niż zachód słońca, ponieważ trzeba wcześniej stać, jest taka cisza, wszystko dopiero zaczyna funkcjonować, dzień wstaje. To jest piękne, to jest magia, ja kocham. No i siedzieć w takiej po prostu ciszy i oglądać. Coś wspaniałego. Ogólnie już się zrobiło gorąco, ale już dobra. Idę do sklepu, ponieważ chciałabym jeszcze coś kupić na gofry. Ponieważ właśnie mamy gofry, ale może jakiś jogurt, może coś czekoladowego. Mam ochotę zjeść takie śniadanko na słodko, może też jakąś kawę po drodze. W ogóle powiem wam, że oni tutaj tak dbają o czystość. Na przykład teraz podjechał samochód o godzinie 7 i sprzątali jakieś śmieci z plaży. Także tutaj naprawdę jest bardzo czysto, nie śmierdzi. Bo na przykład Nowy Jork mi się kojarzy z takim brudem i tam no ponoć jest brudno. A tutaj w Miami jest bardzo czysto. Tak to znaje, nie widziałam na oczy. O matko. Za 3 dolary biorę sobie czekoladę, żeby właśnie dać na gofry, to się rozpuści. Jeszcze cynamonową gumę. To już tak do Polski. No ale widoczek z okna jest super. Tutaj mamy jeszcze kawkę. Pięknie. Przyjechaliśmy właśnie busem na wycieczkę. Zostałam, proszę państwa, oznakowana. Dobra, będziemy płynąć właśnie taką oto maszyną i mamy podziwiać aligatory. Jestem tego ciekawa. A gdy wychodziłam z busa, to się walnęłam z całej siły w głowę i później starsza pani zrobiła to samo. Ja nie wiem, bez sensu, niski sufit tam był. W każdym razie ta wycieczka kosztowała 39 dolarów. Mieliśmy już też właśnie dojazd i powrót na Miami Beach. No i zobaczymy, czy będzie to warte. W sumie też nawet nie wiem, ile to ma trwać. W sumie to nic nie wiem. Ale przyroda, natura, ładnie. Tutaj chyba będzie głośno, ponieważ dostaliśmy zatyczki do uszu i siadamy tutaj na naszą machinę. Someone who'd never wanna see me hurt. But I was fooled by all your vows and words. No. Czy zobaczyliśmy chociaż jednego aligatora? Nie. Czy jestem zaskoczona? Nie. Ja doskonale miałam takie przeczucie, intuicja mi tak mówiła, więc nawet się jakoś nie nastawiałam. Ale mi się i tak podobało, trzeba szukać plusów. Oczywiście, czy było to warte wydania 39 dolarów? Nie. Aczkolwiek fajnie się tak pływało. Taki zapach jeziora, aż zapałam waju, żeby pojechać gdzieś pod namioty, na jakieś jeziorko. Jezus, przyjadę do Polski, tam będzie śnieg, a tak, żebym pojechała ze znajomymi na jakiś taki fajny wypad, na domki. A teraz idziemy na jakiś show, oby tylko to nie były aligatory na łańcuchach, jak żartowałam wcześniej. Fajnie, nic nie ma. O, tutaj coś jest, o wow. Małe aligatorki, hej. Oj, żółwiki. Mam nadzieję, że jest szczęśliwy. Zrezygnujemy z tego challenge'u, moi drodzy. Do takiego jedzonka, ponieważ tu jeszcze nie byliśmy i w ogóle kto ładnie wygląda w środku. Kolorowo, pięknie. Znaczy, moi drodzy, będę taki duży zestaw. Brałam lemoniadę, ale tutaj można sobie dolewać różne napoje. To jest fajne, że oni w ogóle dają keczupy, ile chcecie, jakieś sosiki i tak dalej, więc fajnie. Cheers. Ogólnie miejsce, które zwróciło naszą uwagę poprzednim razem, gdy byliśmy w Miami, właśnie przyjechaliśmy na Miami Beach, ponieważ tu było bardzo dużo ludzi i stwierdziliśmy, że jak tu przyjedziemy to właśnie pójdziemy zjeść, bo serio jest dużo ludzi i wygląda to fajnie. Proszę państwa, mamy jedzonko, tu mamy takiego tosta, frytki, sałateczka, kolesław, sosik i skrzydełka.
Wyżera. Kurczak jest mega soczysty. Sosik też smaczny, ja w ogóle jestem fanką sosów, także... Widzowie, to już była trochę przesada, ja już tutaj idę, iść nie mogę, zaraz te spodenki rozepnę, zaraz śpiączka mi po jedzeniu taka złapie, nie, to za dużo, ale smaczne, jak na fast fooda, bardzo dobre. Nie nowych tych... Wspomnień. Tak. O, serio? Wiesz, no, jak zgadła w ogóle. No i dobrze, a ja mam do good friend, good wine, good food, więc to dla nas. Łączy nas zamiłowanie do tanich win. Znaleźliśmy wino za 5 dolarów, ale jest nawet za 4. Także będziemy gdzieś testować. Ostatnia noc w Miami. Ja. Robimy też zakupy już takie, bo jutro wylatujemy, więc ja pokupowałam jakimś rodzicom i Joli jakieś typowe rzeczy. O Jezus, co za plaż, dobra. Siedzimy teraz na plaży, jak widać melanż wielki na tej Miami Beach. Ale okej, może później się gdzieś przeniesiemy. W każdym razie lejsy ogórkowe próbujemy. No tak, no ładnie. Tak trochę octowo. Ja lubię bardzo octowe lejsy, więc... Ale ładny zapach. Cool. O, dobre. Dobre. Myślę, że są takie octowo, kwaśno. Nie czuć tak o górę. Dobra. Ale nie wiem, co to za smak. Nie, no spoko. Pokaż nas tutaj dobytek. Cool. Good night. Dobrze, proszę Państwa, nasza historia już w Stanach, na Bahamach, wszędzie dobiega końca. Ja już jestem zmęczona. Dzisiaj już był tak upalny dzień, że ja, kochająca upały, nie dawałam rady wytrzymać na plaży i chodziłam pod prysznic, bo nawet morze było tak ciepłe. Także fajnie, ale już bardzo męcząco. Później poszliśmy sobie właśnie jeszcze zjeść znowu tam, gdzie wczoraj. A tym razem wzięliśmy burgery. No i będziemy teraz już lecieć na lotnisko, także ja wejdziemy elegancko w klapeczkach. Ja tutaj strój kąpielowy, mokre włosy. Elegancko. No i będziemy lecieć ponad 10 godzin do Polski, w której leży wszędzie śnieg i jest zimno. Dobra, lecimy do łazienki się przebrać, bo jest zimno na tym lotnisku. Patrzcie, jaki super różowy strój dzisiaj miałam na sobie. Wszystko odbarwiło, spodenki. Proszę bardzo, koszula, elegancko. Teraz jeszcze szybko się przepakowujemy po plaży do walizki. Dobra, musimy się pożegnać z moimi super klapkami, moi drodzy. Ja pierniczę, patrzcie, jaka jest wielka kolejka. Ona się ciągnie jeszcze tam. Na lotnisku w Miami zmieniłem czekanie po prostu. Serio, leciliśmy już z Bahamów, z Orlando i tutaj mega długie kolejki. Tak właśnie myślałam, że będzie. Nadal idziemy na koniec, abyśmy tylko zdążyli na nasz samolot. Ja mam ogólnie bardzo wypchaną tą torbę i ona ogólnie jest trochę za duża. I tu już jej nie spłaszczę, bo wiecie, jest materiałowa, więc w razie czego jest taka elastyczna. Aczkolwiek mam zapakowaną całą w słodyczach, chipsach dla moich rodziców, dla mojej siostry. I w razie czego mieliśmy pomysł, że jeżeli, wiecie, coś będą kazać wyciągnąć, to się coś kupi na bezcłówce i się wsadzi w reklamówki. I tutaj się zdziwiliśmy, ponieważ ja na przykład pierwszy raz widziałam, że przyczepiali paragony do reklamówki, spinali po prostu spinaczem, że nie możesz nic tam włożyć. To jest dodatkowa, na przykład Ola nie mogła wziąć swoich zakupów. Tylko mają je dać przy locie bezpośrednio. Że na razie mamy opóźnienie, ponieważ jest problem z zatankowaniem wody do samolotu i teraz działają nad tym, żeby to się udało, także idziemy jednak kupić sobie coś do picia, bo tam podczas lotu mamy jedzonko i picie, ale jednak chwilę sobie poczekamy na to. Tak, może ktoś nie wie, jak to wygląda. Zaczynam maraton zirytowania. Ja miałam po prostu ochotę się popłakać z tego zirytowania. Przed nami siedziały trzy dziewczyny. Załóżmy, że nie wiem, dwie córki i jedna mama. I ona cały czas miała fotel najbardziej jak się da do tyłu. Ola jadła po prostu w pół. Nie zużyła tego fotelu ani razu, chociaż się nawet nie opierała. I ja poprosiłam osobę przede mną, czy by mogła delikatnie podnieść swoje siedzenie, żebym ja też mogła wygodnie funkcjonować. I ona z tym nie miała problemu. Ale tamta kobieta, załóżmy ta mama, powiedziała, że nie. I gdy ja spałam, moi drodzy, to ona zawołała męża, żeby na siłę, na chama dał ten fotel w tył, chociaż ja spałam, walnął mnie w głowę z trzy razy i po prostu taka mentalność ludzi pod tytułem zapłaciłem, więc mam. Nie, po prostu zero empatii, strasznie byłam zirytowana. Jeszcze takie spojrzenie, nie, dobra, karma wraca. Good energy. Witamy w Polsce.